Rozmowa poranka. 20 minut do 9. Łączymy się z Antoniną Grządkowską z Fundacji Świętego Mikołaja. Dzień dobry, słyszymy się dobrze? Dzień dobry, oczywiście. Dzieci czekają dziś na Świętego Mikołaja. Fundacja Świętego Mikołaja to jest taka instytucja, która w tym roku świętuje swoje 25-lecie, ale można by tak rzec, wy jesteście pomocnikami Świętego Mikołaja przez cały rok, nie tylko dziś. Tak, jak najbardziej. No, w Fundacji Świętego Mikołaja powtarzamy sobie codziennie, że Święty Mikołaj właśnie działa nie tylko od święta, ale każdego dnia pomaga dzieciom. I tak jak Pan powiedział, w tym roku, już ćwierć wieku, obchodzimy i świętujemy 25 lat w Polsce, a także poza granicami Polski pomagamy dzieciom, pomagamy młodzieży. Głównie w takim obszarze wyrównywania szans edukacyjnych, dawania szans na taką lepszą przyszłość, bo prowadzimy program stypendialny, prowadzimy program rozwojowy dla młodych liderów, ale również program wsparcia psychologicznego dla dzieci. No i też jesteśmy obecni poza granicami Polski, bo w Ukrainie od kilku lat tam pomagamy dzieciom, a także w Syrii, w Aleppo, w mieście ruin, w mieście zniszczonym wojną. Tam otwieraliśmy pierwsze mikroszkoły i prowadzimy teraz Uniwersytet Dziecięcy, właśnie aby dzieci mogły się uczyć, kształcić, rozwijać, no i w przyszłości, aby mogły mieć dobrą przyszłość. No można powiedzieć, że zapotrzebowanie na to wasze wsparcie jest spore, bo prawie 400 tysięcy dzieci w Polsce żyje nadal w skrajnej biedzie. To słowo trzeba podkreślić, skrajnej biedzie, a pewnie jest to wiele więcej tych, których sytuacja jest lepsza, ale minimalnie. Rozumiem, że z tym problemem mierzycie się na co dzień. Milion dzieci, właśnie 400 w skrajnej biedzie plus milion w tak zwanym ubóstwie relatywnym, czyli wystarcza rodzinie wyłącznie na pokrycie tych podstawowych wydatków, żeby w ogóle przeżyć. A więc na pewno nie ma mowy w takich rodzinach o, no właśnie, o rozwijaniu pasji, talentów, o dawaniu jakichś takich szans, prawda? Czyli można powiedzieć, że choć mamy rozwój gospodarczy w Polsce, że ostatnio też programy socjalne, no to jednak tego problemu wciąż chyba nie rozwiązano i stąd pole dla takich organizacji jak wasza. No ja w ogóle się zastanawiam, czy to w ogóle da się tak systemowo rozwiązać na zawsze, tak? Być może jest tak, że zawsze po prostu jest potrzeba takich dobrych ludzi wokół, prawda, którzy dostrzegą osobę potrzebującą, którzy wyciągną do niej rękę i że po prostu kwestii pewnego braku, prawda, biedy, nie da się rozwiązać w całości tak w taki systemowy sposób i dlatego tak ważna jest postać Świętego Mikołaja. No dzisiaj świętujemy Mikołajki, ale przypomnę, właśnie Święty Mikołaj, biskup z Miry, to jest taki patron miłosierdzia, patron daru człowieka dla człowieka, który w taki bardzo delikatny sposób pomagał potrzebującym i mądry sposób. No i my bardzo chcemy się uczyć od właśnie Świętego Mikołaja, uczyć, jak tak mądrze pomagać. Dobrze, że pani poruszyła ten temat, bo chciałem zapytać, czy też wy jesteście taką instytucją, która przekonuje, że Święty Mikołaj to jest ten od takiego systematycznego pomagania, a nie tylko taki od święta i to jeszcze taki opakowany marketingowo. No tak, zawsze mówimy sobie, że Święty Mikołaj jest od pomagania, a nie od kupowania i właśnie na nim chcemy się wzorować. I proszę Państwa, w Polsce, no bo my działamy dzięki hojności i otwartym sercom wielu Polaków, więc w Polsce jest bardzo dużo osób, którzy wspierają potrzebujących, wspierają różnego rodzaju organizacje społeczne, charytatywne, w tym również Fundację Świętego Mikołaja. No i dzięki właśnie takim osobom można trafić z taką mądrą, przemyślaną, sprawdzoną, systematyczną pomocą do osób, którzy po prostu tej pomocy potrzebują. No to wróćmy jeszcze do tej waszej akcji stypendiów. To jest taki wasz sztandarowy projekt, stypendia dla zdolnych dzieci, ale z uboższych rodzin. Jak to właściwie działa? Bo państwo angażujecie w tę inicjatywę szkoły? Tak, wymyśliliśmy taki system, w ramach którego współpracujemy ze szkołami. Każda szkoła może przystąpić do takiej współpracy z nami i szkoła otwiera fundusz stypendialny z naszą pomocą, który działa przy szkole i to oznacza, że ten fundusz stypendialny może być zasilany przez, nie wiem, zamożniejszych rodziców, absolwentów szkoły, sąsiadów, lokalnych przedsiębiorców i w ten sposób tworzy się
się taka pula środków, którą my pomnażamy, bo my po prostu mnożymy środki zebrane przez lokalnie, przez społeczności szkolne, która w rezultacie trafia do dzieci jako stypendia. Jest to całoroczna pomoc, która może być wydana wyłącznie na wydatki związane z edukacją i rozwojem pasji i talentów. I dzięki temu, że my współpracujemy ze szkołami, to z jednej strony jakby uruchamiane są te takie mechanizmy solidarności, samopomocy lokalnie, z drugiej strony wierzymy, że gdyby coś się kiedyś wydarzyło i my byśmy jako Fundacja Świętego Mikołaja po prostu zniknęli z mapy świata, to taka kultura i taka tradycja tworzenia tego szkolnego funduszu stypendialnego by przetrwała jako pewne jakieś, prawda? No tutaj to jest tradycja, pewien zwyczaj szkolny, no ale też z drugiej strony pozwala nam to na taką pełną kontrolę, do kogo środki trafiają, no bo w szkole po prostu jest bardzo dobre rozpoznanie potrzeb. Nauczyciele często, prawda, no widzą te dzieci i rodziny na co dzień, więc jesteśmy pewni, jesteśmy przekonani, że pomoc trafia do potrzebujących, ale też zostanie mądrze wykorzystana i dzieci zostaną przypilnowane, żeby rzeczywiście środki stypendialne zostały tak wydatkowane, jak sobie zakładamy, tak? Czyli właśnie na zakup jakichś sprzętów, książek, materiałów edukacyjnych, sportu, sprzętu sportowego, czy zajęć edukacyjnych, czy wyjazdów. I to same szkoły, widząc, że mają takich uczniów, mogą przez cały rok zgłaszać się do Was? Cały rok, każdego dnia można przystąpić do programu stypendialnego, więc serdecznie zapraszam każdą szkołę. No też jesteśmy akurat dzień po takiej uroczystej gali. Wczoraj nagradzaliśmy najbardziej zaangażowane szkoły w programie stypendia Świętego Mikołaja. Szkoły otrzymały miano właśnie szkoły solidarnej, a także nagrody finansowe, więc 12 takich szkół na podium konkursu Solidarna Szkoła w tym roku stanęło. No zobaczymy, jak będzie za rok, bo tak jak mówię, każda szkoła w Polsce jest mile widziana, zapraszamy, no i myślę, że same dobre rzeczy z tej współpracy mogą wyniknąć. To pytanie jeszcze na koniec, skoro jubileusz 25-lecia, to może jest tak, że dostajecie Państwo sygnały od tych byłych już stypendystów, którzy dorośli, już nie potrzebują tych Waszych stypendiów, oni do Was się zgłaszają i mówią: no miałem, czy też miałam takie niewielkie szanse, ale dzięki Wam osiągnęłam w życiu całkiem sporo. Są takie osoby? Tak, to się zdarza. No, bardzo nam było miło, bo w zeszłym tygodniu wpłynęła darowizna od Kuby. Kuba był przez chyba 3 lata stypendystą z Puław. Teraz jest studentem w Krakowie zarządzania. Założył własną firmę. No i ponieważ zaczął mieć pierwsze dochody, no to właśnie na ten fundusz stypendialny w swojej szkole wpłacił. Zadzwonił do nas właśnie uradowany, że no może po prostu teraz tą otrzymaną kiedyś pomoc no, zwrócić kolejnym, prawda, uczniom swojej szkoły. I to jest taki niesamowity sygnał, prawda, że ta, no właśnie, że dobro mnoży dobro i ta otrzymana pomoc po prostu później wzrasta i procentuje. I to jest kolejny dowód na to, że Świętym Mikołajem można się inspirować. Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Radio M 107,6 FM.